Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 9 werset. W księgach napisanych przez apostoła Jana ważnym tematem jest światło. Zawsze jest powiązane z życiem i miłością. W Ewangelii Jana czytamy, że Chrystus powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. Co oznacza ten obraz? Zrozumieć to pomoże nam inny werset napisany przez Jana. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 5 werset. W Biblii ciemność rozumiana jest jako zło, a światłość jako czystość i dobro. Sformułowanie Bóg jest światłością oznacza w pierwszym rzędzie, że Bóg jest całkowicie dobry. Dla kontrastu człowiek ze swej natury żyje w ciemności. Nasze istnienie naznaczone jest grzechem tak samo jak nasze serce. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 werset. Nie musimy być pod żadnym wpływem, żeby grzeszyć. Każdy z nas ma zło w sobie już od samego początku. Doskonałe życie Pana Jezusa, Jego słowa i myśli odsłaniają nasze złe motywy i uczynki. Jego bezinteresowność objawia nasz egoizm, a Jego uniżenie i posłuszeństwo pokazują naszą dumę. Jednak Boże przesłanie świeci jasno w ciemności tego świata. Przez Jezusa Chrystusa my też możemy żyć w światłości. Kiedy to prawdziwe światło jaśnieje w naszych sercach, widzimy swoje grzechy i winę, a to boli. On jednak miłuje nas i okazuje nam łaskę, chce nam wybaczyć. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 9 werset.